Siema, witam w kolejnym odcinku z Farming Sensor 22. Oczywiście, jak widać, choćby Neron. Oczywiście, zaraz zmienię sobie te kolory, poczekajcie. Za chwilę sobie zmienię te kolory, no bo będę kupował nowy nabytek. No to zmienię sobie kolory. No pewnie już miniaturze było widać, no, ale dobra. Dzisiaj jest na. Plan jest taki, że kupuję kosiarkę. Samo jest. No, zresztą to już widzieliście nawet. Wróć. Znaczy, tak, no dobrze powiedziałem. Dwa kółka sobie zrobię. I jak to wychodzi? Dobra, wychodzi tak. Kosiarkę samolotem już miałem, 10-metrową. A teraz kupię sobie większą. Ogólnie mam pieniędzy, no tyle i nie widać. Czyli 1 456 000. Dużo, mało, nie wiem. Dobra. A kasu mam tyle dlatego, że sprzedałem za 1 000 000... Same ubrania za 1 000 000 sprzedałem, bo tyle ich było. Że za 1 000 000 sprzedałem ubrania. Dobra, kosiarki. Oczywiście Big M. Standardowa prędkość. A damy sobie do 207. Dobra, ale resztę zostawiam, więc kup. No, tablicy nie zmieniam, bo po co? Wyrąbane tak naprawdę to nic nie daje. Tylko wizualnie, ale co tam. Tej tablicy tak nie ma prawie, że widać, więc... Dobra, rozkładam. Teraz co to jest za tryb włączony? Czy to oczywiście... O właśnie, tego nie powiedziałem, bo nie zdążyłem. Sprzedałem jedną olejarnię i teraz mam tylko jedną na poziomie 10. I to powiem wam, że w zupełności wystarczy. A da się to zmienić jakoś? Ctrl Y może? No. Bo jednak bym wolał, żeby mi to skrabiało. O, zaraz lepiej. Ja jednak bym wolał, żeby mi to skrabiało, to wtedy będę miał mniej roboty prasą. No, jedziemy sobie 27 na godzinę, no tyle ustawiłem. No mogłem 25 ustawić, ale stwierdziłem... 25 to jest standardowa prędkość tej kosiarki. Ale stwierdziłem sobie, że dołożę sobie to 2 km na godzinę szybciej, więc... Ja przyzywam delikatnie szybciej, a... No, kupiłem kosiarkę, mam jeszcze 1 000 000 na końcu, więc... Zaraz sobie pomyślę coś, co z tą zrobić 1 000 000. Może jakiś wielki. Znaczy na pewno może jakiś większy ciągnik się kupię. Też jest może to jakaś myśl. Tylko, że no takie coś to jest dosyć duży biznes. A ja zobaczę, może jakieś pole sobie dokupię. Najlepiej z kukurydzą. O! Albo z jęczmieniem. Bo z kukurydzą nie ma fajnego pola, nie? Niestety nie ma. Dobra, w sumie sobie GPS-a tutaj ustawię. No, trochę zatrzęsło. Ale te pole mi się przyda. Później, żeby z niego łąkę zrobić, też będzie spoko. Przeciąsarki na razie nie używam, bo... Właśnie, nie powiedziałem tego. Robię trawę, ale zwykłą trawę dla krów. Dla owiec. Bo mam przecież owce. One tam mają 65 ton jeszcze. No wiadomo, ich tylko 120, więc one nie żną tyle. 61, przepraszam. Bo zjadły 4 tony. No ale... No, trzeba zrobić sobie taki zapas tej trawy. No, aby tam sobie stały i stały te kostki. Tylko wiadomo, jak będzie potrzeba, to wejść. Znaczy, przebiec się i dorzucić po prostu ręką, tak? No dobra, super siły zawsze używam do ogarniania zwierząt, no bo to zawsze jest dużo szybciej wrzucić sobie taką kostkę ręcznie, niż specjalnie ciągnąć do tego tura. A 300 tysięcy, no to jeszcze 600 tysięcy. No to na kombajn, ale no, na kombajn nie stać. A do żniw jeszcze 2 miesiące. Może 3. Nie no, 2 chyba, bo zależy... Prawdopodobnie w czerwcu będą jęczmienie już do koszenia. Więc jakby były w czerwcu do koszenia, to by było zarąbiście. No i dobra. Ale tak przejadę tam, jak żyd będzie zrobiony, to tam nic się nie stanie. Bo i tak to odrośnie. Będę miał tutaj łąkę i tam będę miał łąkę, będę miał dwie łąki. Bo siana jednak dosyć dużo potrzebuje.
No jeszcze nie, ale powoli sobie robię zapas siana. Bo mogę wam pokazać, że mam te MR-y zrobione już 2 miliony chyba, albo 1 500, coś takiego. No 2 miliony 200 już te MR-y. Dobra, może jednak się uda na tym jednym przyczynku wykręcać. 2 miliony 182 tony już. A kieszonki mam 35 ton, więc jutro już będzie pasz mineralną trzeba będzie dokupić, ale to na spokojnie. Ogólnie plan jest taki, żeby zrobić kiszonkę na polu numer 9, czyli tam, gdzie jest aktualnie siana, kukurydza, bo nie wiem, czy mówiłem, ale mogliście zobaczyć po minimapie. Tam jest siana kukurydza, jeszcze na polu 36, tutaj z tym wiatrakiem będzie siana, więc... A ja myślę naprawdę, co zrobić z tymi 600... Dobra, stać mi sobie na to pole. Ale no na tym lampie już mi nie stać. Dobra, w sumie kupię go. Bo czemu by nie? Kupiłem i tutaj jak to wiadomo, później jak tutaj sobie zaoram to ładnie. Załatuję i zasieję sobie tam trawę. To brzmi jak plan. O! A wracając do wapna, to za chwilę będziemy robić wapno, tylko sobie skoszę tą trawę. Wsiądę do wapniarki, czy do wapniarki, do rożytnika w sumie bardziej. Do rożytnika będziemy wapnować. No i potem jak starczy czasu, to jeszcze sobie tutaj pokoszę chwilę. Jeszcze pokoszę, jeszcze sobie popracuję. Ale z tym prasowaniem może być ciężko, bo jeszcze 7 minuta. A ja chcę jedno pole zwapnować, a drugie obrobić poprzeczniaki tylko. Bo to największe pole moje jest do wapnowania. Chcę tylko obrobić poprzeczniaki, a po to, jakby żeby zwykły pracownik sobie tam wapnął to. Bo zwykły pracownik sobie poradzi, cosplaya nie będę tam puszczał. Też mógłbym, ale... Ale jednak zwykły pracownik sobie też poradzi. No więc zobaczę, no. Albo sobie ustawię cosplaya i tylko... To puszczę go nie od pierwszego punktu, tylko już paskami, żeby jeździł. To myślę. Kosiarka fajna, bo 13 metrów to robotę robi. Dobra, jak tu się te pola zmieniają? Tutaj ściany są... O, właśnie. Plan jest taki, żeby zasiać sorgo. Tam jest kukurydza. I chyba na 30... Nie, na 36 miała być kukurydza. To starczy. I tak, tu będzie sorgo, tu będzie sorgo, tu będzie sorgo i tu będzie sorgo na tych raz, dwa, trzy, na czterech polach. Tutaj to będzie sorgo, a te dwa sobie walnę tylko soją. I taki będzie płodozmian. A te nowe pola to wiadomo, tutaj będzie rzepak, a tu będzie trawa. I tak to na razie będzie wyglądać. Może w przyszłości, jak sobie zrobię tamtą łąkę, zobaczę jak... Po prostu zobaczę ile z pierwszego... Z pierwszego tego... Pokosu ile da kostek. Jeżeli da dużo tutaj, to tą łąkę zlikwiduję tutaj, co teraz jeżdżę. Wiadomo, sobie dooram to, a nie będę miał tutaj pole. Bo łąka już trochę tutaj jest, a przydałoby się powoli przestawić tą łąkę. Na razie daję trawę, no to wiadomo. Tylko, że wtedy trawę bym sobie walnął za 37, to może 35, bo to jest takie pole. Takie sobie. Pomyślę. To jest wszystko do pomyślenia. No i tak sobie można powiedzieć, że 1 500 000 się rozpłynął w tym odcinku. Tutaj tego landu tutaj do góry nie będę ciągnął na razie. Robię tak, jak jest w stan pola i tyle. Później jak będę robił pole, to może sobie dokupię tam ten lamp góry. Sobie go już wtedy podrównam, wiadomo, pędzelkiem ładnie. Sobie go podoram, wtedy tak, ale na razie nie jest to potrzebne. Masy za 9 minut powinien skończyć siać. No tym zwałem ma trochę jednak więcej roboty. Ale wiadomo, wał to wał. No i dobra. Skoszone, więc teraz można się wziąć za inną robotę.
Czyli zabawnowanie. Nie, nie będę go składał, bo skoro tu będzie łąk, tu jest łąka w tym sezonie jeszcze, to tutaj sobie go postawię na kosiarkę i niech sobie stoi. Dobra, zwała mi wygląda tak. On drugie kółko dopiero kończy siać. I on gdzieś od... Aha, czyli on też, wały też jadą do dołu. Bo on od dołu ma kurs. Z wałami też, więc... Więc wszystko jest ok, dobra. Ciekawe, czy się nie puknął, ale chyba nie. I dobra, i wsiadłem do Axiona, więc zawartowanie, no. Mówię, tylko te pole sobie zwapnuję. Jest 11 minuta. No i zobaczymy. Ogólnie mogę wam jeszcze po... No dobra, zapis. No w sumie ważna rzecz. Jakby nie było. No zapis jest już szybciej, no już... Patrzcie to. Sprzedane produkty 96 tysięcy, 220, 100 tysięcy, 100 tysięcy, znaczy no 98 akurat. I milion. Milion to przez to, że ubrania były. A tak, tak widać, to w sumie jak nic się sprzedaje, to dziennie jest po 100 tysięcy. Po 100 tysięcy z samych szklarni. Jeszcze tego jakieś tam delikatne... Delikatny dodatek z paneli słonecznych i wiatraka. No to tak... Wiadomo, jeszcze odjąć wszystkie koszty produkcji. No to tak na czysto te 50 tysięcy wyciągał. No poważnie, bo koszty produkcji ostatnio wyskoczyły mi 40 tysięcy chyba. Więc no kurde grubo. Więc na czysto te 50 tysięcy do przodu zawsze jest. Teraz są długie... Teraz będą lepsze miesiące, bo będą bardziej słoneczne, więc więcej... Też więcej kasy ze słońca będę ciągnął. Z paneli słonecznych będą więcej kasy będzie, więc to też jest... Też jest dobry znak. Ale myślę, że po liczeniu... No a w przyszłym sezonie... No już na pewno teraz będą musiały wjechać nowe nabytki, czyli nowe siewniki. Nowe ciągniki z siewnikami, no bo to już... Nie powiem, że nie, ale troszeczkę ciężko idzie. No i dobra, ja chyba jednak muszę się do nich na te pole przejść tam na dziewiątkę, bo ja widzę, że się o tym sobie myślałem. Dobra, rozszczepią się. No, niby dali radę. Ciekawe, czy ten masy się nie wyłączył. Ale chyba się wyłączył, właśnie, dlatego... Dlatego tamten... Mały masy wygrał. Muszę powiedzieć, że mały. Wygrał, bo dużo odpuścił, dlatego no. Bo dużo się wyłączył i odpuścił. A ja mogę zrobić taki trik. Tak teraz tylko chcę zobaczyć, na szybko. Czy tak się po prostu da to zrobić. Czy on jadąc? Ja mogę mu dosypać bez wyłączania siewnika. No, no niby mogę. I właściwie to zrobiłem. Dobra, masę sobie tutaj da radę. A ja wsiadam do mojego klasiora i wapnuję dalej. Jak już gdzie pies łapał tutaj, to niech jedzie tu. Liczyłem na to, że złapię ten kolejny przejazd, ten bliżej dołu, no ale no, może być i ten, zrąbany.
Tak. Wapno leci. Poważnie taki ten zostanie. No dobra, ale mnie bardziej interesowała minuta odcinka. 15. I co zrobić? Co zrobić? No co zrobić? Gówno zrobić. Nie, tak naprawdę co. Chyba pojadę sobie jednak po co? Poprasować. Tylko że wtedy musimy ciągnik wolny jakiś duży. A z tym to może być ciężko. Tak naprawdę to bym musiał sobie klasa wziąć do prasy, no ale nie mam klasa. Bo klasik jest tutaj, jak widać. Więc może być ciężko. A w posiadanych co mam ciekawego? Ze średnich, no to ten nie jestem teraz, ale na fiecie zwalam, no to w sumie nic nie pociągnie mojej prasy. No a z dużych to mam tylko te dwa, tak? Tak, no to te dwa siedzą. No to tak w sumie... Który opuścił kurs? Czemu opuściłeś kurs, kolego? Chciałeś jakiś baran opuścił. Ojej. Co byś chciał? No, na szybko patrzyłem, ale nie zagłębiałem się w to, co. No. Nie wiem, tutaj tylko rano szybko zobaczyłem i dalej nie oglądałem, ale nie wiem. Tak, i co znalazłeś? No. No. Okej. Brzmi interesująco. Powinna być dobra jak z Niemiec. Jeżeli ma, jeżeli nie jest przekręcona. No. No to masz furkę, coś mi wysłał, to w kombi ona była, bo tak tylko na szybko zobaczyłem zdjęcie, ale tam dalej nie zagłębiałem się. No bo ja to wiesz, szybko rano przed robotą tylko otworzyłem, zobaczyłem co to jest i... Mówię, a była szóstka, a była czwórka, jakby się jakaś fajna trafiła. Była czwórka też jest dobra. A. Ja. To jest genialnie. Nie. Jak nie potrzebuje. Pewnie tak.
No pewnie statusie. Nie. No one się wydają, ale one nie były przyciemniane ani nic. No. To dobrze, że działa. A, no w sumie działało. Może podniósł, nie wiadomo. No, wcale w sumie jaka. Bo ja widziałem A6 od 18. No tylko, że 300 tysięcy. 300 tysięcy przebieg. To trochę jeszcze pojeździ. No to wiadomo, nie? O, to już taka. O, tak, kwater to zajebiste. No, co ja dał? No. Ja nie, to wtedy już pewnie Hyundai. Nie wiem. Może wujaszek będzie chciał, bo wuja lubi Audi. No. Jutro z nim będę chlał, to wiesz. Bo jutro mecz. Nie. Ale jakbyś tu przyjechał, to z Jaszkiem byś pogadał na piwku. No tak mniej więcej wiem. No przed Prusem. A my przez to nie przejeżdżaliśmy? My przez to nie przejeżdżaliśmy? Znaczy, no my tam przejeżdżaliśmy, to w sumie kawałek było. Kurwa, kursu znowu na debil. Ja? Zawsze można dwie zobaczyć. No tak. No tak, no przecież kupić nie muszę, tylko mogę sobie zobaczyć i potem najwyżej sobie porównać z jakimś innym.
Zy. No, wiesz, z tym to różnie bywa. Znaczy, nie z przejazdką, tylko... A, to takie jakby handlarze. Nie, tylko handlarze to też są cwaniaki, to wiesz. Wtedy ja. Jo. Wtedy jeszcze pewnie ja mam po drodze. Chyba, że tatuś nie wyleciał na taki. Tylko o majówce nie pierdol. Bo mnie zabije. Tylko o majówce nic nie gadaj, bo mnie zabije. Nie o samochodzie, o majówce. Że mamy plan. Nie, bo wtedy... Jo, jak będziesz... No, myślę, że tak. Na razie nie wiem, ale... Wiesz. No, ale to tak wiadomo, jak samochód ogląda, to tak gdzieś 10, 11, bo to wtedy jest tak, wiesz, sobota. Wrócić wtedy na obiadek. Jo. No, a czy idziesz na kanał za chwilę, czy nie? No to jak będziesz na kanale, to zadzwoń. Dobra, trochę się zagadałem, zjechałem, ale myślę, że tam to trzecie słowo było słychać moje. Ale dobra, tutaj skończył robotę, więc to jest najważniejsze. Przez przypadek widzieliście, co zrobiłem. No, pole 26 było siane. Znaczy było waftowane i przez przypadek ustanowiłem kurs. No, po prostu zamyśliłem się. Zamyśliłem się i tyle, no. Co ja mogę wam więcej powiedzieć? No zamyśliłem się i tyle. Dobra, sobie pójdziemy sobie włączyć w sumie. No to może się przydać. Po odcinku. Dobra, wybór na mapie. Dobra, w sumie 30 niech sobie sieje. Oj! Się dlatego mówiłem, że może się tryb udziana przydać. Bo trzeba sobie się ciągnąć postawić. Dobra, ale chyba będziemy kończyć powoli, się nie bo jest 30 minuta. Dobra, przecież po co ja to 300 chłopa robię, jak mogę przecież kliknąć postaw pojazd na kołach i tyle. Ej, Kasper, ty to też nie myślisz. Dobra, 30 minut, więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, cześć, pa, pa.